Polska jadąca na mundial to już jest wielkie wydarzenie, a teraz pomyślcie, co by się wydarzyło, gdyby Polska wygrała Mistrzostwa Świata. Tak, są mistrzami świata! Nie znam osoby, która by się nie ekscytowała takim scenariuszem. Dlatego dzisiaj wskoczymy w buty selekcjonera reprezentacji Polski i sprawimy, że Polska osiągnie sukces na mundialu. Cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Nexium, to kolejny odcinek na naszym kanale. Na samym starcie zapraszam serdecznie do zasubskrybowania tego kanału, możecie też wpaść na Instagram oraz Twittera, linki oczywiście macie w opisie. Drodzy Państwo, sytuacja jest następująca. Jak sami widzicie, Franciszek Smuda, absolutnie przypadkowa zbieżność nazwisk, otrzymał ofertę prowadzenia reprezentacji Polski. I tę ofertę oczywiście w 100% akceptujemy. Mamy aktualnie 30 października 2021 roku, więc do mundialu w Katarze mamy równo rok. Oczywiście zostaliśmy powitani w reprezentacji Polski, ale moi drodzy, jak sami widzicie, w tle mamy Premier League. I o co tutaj chodzi? Już śpieszę z wyjaśnieniem. Mianowicie w Brightonie postanowiliśmy urządzić sobie taką prawdziwą polską kolonię. Przejęliśmy ten zespół i teraz tutaj będziemy trenować najsłynniejsze, najlepsze polskie talenty, takie jak m.in. Igor Czajkowski, Paweł Baran, Bernard Kozak, Kuba Mazur i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tutaj stawiać absolutnie w 100% na rozwój polskiej młodzieży. Ale to nie koniec, bo jak sami widzicie, skład Brightonu dosyć mocno się zmienił. Ściągnęliśmy sobie tutaj jedne z większych polskich talentów, w tym najbardziej uzdolnionych piłkarzy z Legii Warszawa i Lecha Poznań. A właśnie, właśnie, moi drodzy, jak już przy temacie Lecha i Legii jesteśmy, no to zbliża się naprawdę, naprawdę wielki mecz. A partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bukmacher, obecny od ponad 25 lat na rynku. Zresztą STS już znacie, bo w minionym miesiącu pokazywałem wam swój kuponik na mecz Polska-Szwecja. No i co? Drodzy Państwo, 400 do przodu. Zachęcałem was wtedy do rejestracji z użyciem kodu NEXIUM30 i dobrze się składa, moi drodzy, bo oferta została przedłużona, więc jeżeli ktoś z was jeszcze tego nie zrobił, to ma szansę nadrobić swoje błędy. A dlaczego warto się zarejestrować używając kodu NEXIUM30? Już wyjaśniam. Zacznijmy od freebeta, czyli darmowy zakład na 30 zł. Dalej macie pierwszy zakład bez ryzyka, czyli do 200 zł zwrotu w razie niepowodzenia. Ale przede wszystkim, po trzecie, podwojenie pierwszego depozytu do 1200 zł. Zbierając to wszystko razem, używając kodu NEXIUM30, możecie łącznie zebrać do 1430 zł bonusu. W najbliższy weekend czeka nas kilka elektryzujących spotkań. Wspominałem tutaj już oczywiście o meczu Lech Legia, ale w lidze angielskiej Manchester City Liverpool, a we włoskiej Napoli Fiorentina. I tutaj macie mój kuponik. Manchester City do przodu, Krzysztof Piątek z bramką i zarówno Lech, jak i Legia z golem w swoim meczu. Link do rejestracji oczywiście znajdziecie w opisie, wyświetla się wam także w prawym górnym rogu i pamiętajcie, kod NEXIUM30. Sprawa jest banalnie prosta. Przy pomocy Brightonu będziemy starali się jak najbardziej rozwinąć takich zawodników jak Kamiński, Kozłowski, Szymański, Bartek Slisz, Jakub Moder czy Bogusz. Niestety ubolewam nad faktem, że w tym oryginalnym tercecie z Brightonu, czyli Kozłowski, Moder, nie ma karbownika w FIFA. Wielka szkoda, ale musimy sobie radzić jakoś inaczej. I zanim ktokolwiek z was napisze, że to jest kompletnie nierealne, odklejone i niemożliwe, żeby jakiś skład w Premier League składał się w większości wyłącznie z jednej narodowości, to raz, prawdopodobnie macie rację, ale dwa, polecam zajrzeć na skład Wolverhamptonu. Tam to jest dopiero portugalska kolonia i oni się z tym nie kryją. Jeżeli chodzi o powołanych zawodników do reprezentacji Polski, aktualnie ten skład prezentuje się następująco i jak sami widzicie, nie wygląda to jakoś szałowo. Mogę tutaj zrobić jeszcze jedną zmianę, czyli na przykład w miejsce Kamila Piątkowskiego powołać jeszcze Kamila Glika, tak na teraz, żeby tutaj było naprawdę, naprawdę solidnie. Oprócz tego wszyscy widzicie, jak ten skład wygląda, w jaki sposób się prezentuje. No i ciężkie w tym nasze zadanie, żeby rozwinąć tę ekipę na 100%. Od razu zaznaczę, że przy tworzeniu tego materiału zainspirowałem się serią youtubera o niku S2G, więc link do jego serii i odcinka znajdziecie w opisie. Dzięki mojej mocy sprawczej na pierwsze nasze powołanie sam własnoręcznie powołałem z Brightonu 3 zawodników: Modera, Kamińskiego i Szymańskiego. O proszę bardzo, Kuba Mazur, popatrzcie tylko na tego chłopa. Zmieniłem mu pozycję z wahadłowego na typowego pomocnika z tego względu, że defensywnie to tutaj nie było jakichś wybitnych statystyk. I sami popatrzcie, na jaki poziom overalla ten młody zawodnik wskoczył. Myślę, że nie ma co zbędnie się zastanawiać, tylko Kubę Mazura można z czystym sumieniem wziąć już od razu do naszej kadry. Zresztą to samo tyczy się i Bernarda Kozaka. Takim składem wyjdziemy na nasz pierwszy mecz do
Towarzyski jako selekcjoner reprezentacji Polski, zatem moi drodzy państwo, czas przesymulować szybko spotkanie z Nową Zelandią i wygrywamy 2-0. Bramki strzelał Piątek oraz Zieliński i wyglądało to całkiem sympatycznie. Cieszą mnie dobre występy Szymańskiego, Modera i Kamińskiego. Spróbujemy dokonać kolejnego transferu w barwach Brighton, mianowicie postaramy się wymienić jednego zawodnika Southampton na drugiego zawodnika Brightonu. Tak więc lecimy kupić Jana Bednarka i mam nadzieję, że uda się nam tutaj wymienić na któregoś z defensorów. Zatem w zimowym oknie transferowym Jan Bednarek zmienia Southampton na polską kolonię w Brighton. Nie będziemy oczywiście największych talentów trzymać wyłącznie u siebie, bo Borussia Dortmund to rewelacyjny kierunek rozwoju dla takiego piłkarza jak Bernard Kozak. Real Madrid zgłosił się po Marka Kukureję, więc nie będziemy blokować mu kariery. Kolejna porcja polskich młodych zawodników jest na posterunku. Większość z nich jest wystawiana na wypożyczenie, a nawet te wypożyczenie jest już dogadane. No ale proces przygotowania takiej pełnej odnowy reprezentacji Polski to jednak jest proces czasochłonny. Pierwszy sezon w Brightonie zakończyliśmy na 9. miejscu w tabeli. Ligę wygrał Manchester City i jeżeli chodzi o rozwój naszych piłkarzy, to poszło tutaj naprawdę, naprawdę nieźle. Ale co nas teraz najbardziej interesuje, to oczywiście Mistrzostwa Świata. A w Mistrzostwach Świata trafiliśmy na grupę naprawdę trudną. Brazylia, Ukraina i Islandia. Chociaż z drugiej strony, jak myślę sobie, to Ukraina i Islandia jest jak najbardziej w naszym zasięgu. FIFA World Cup. Na to czekaliśmy i zaczynamy od pojedynku z Islandią. To jest mecz, w którym 3 punkty są obowiązkiem. Oto i nasza ekipa na pierwszy mecz, moi drodzy. Lewandowski, Milik, Zieliński, Moder, Krychowiak, Szymański. W obronie Bereszyński, Bednarek, Glik, Kasz i Szczęsny. Mam wrażenie, że zdecydowanie trzeba popracować nad obroną i już teraz wzięliśmy Bednarka oczywiście w obroty, gdzie w Brightonie go rozwijamy, ale myślę tak przyszłościowo o jakichś zawodnikach sfokusowanych na grze w defensywie. Matko jedyna, 3-4 w inauguracyjnym meczu Mistrzostw Świata. Bramkę zdobył Moder, Dawidowicz, wcześniej strzelał też Szymański i Zieliński, a Islandia zmarnowała rzut karny, więc naprawdę pełen dramaturgii mecz. I jednak ci zawodnicy, których my rozwijaliśmy. Brazylia zgodnie z oczekiwaniami wygrała swój mecz z Ukrainą, więc teraz, jeżeli chcemy myśleć o awansie, musimy zwyciężyć z naszymi sąsiadami. Polska-Ukraina, piękny mecz przyjaźni. Jeżeli chodzi o skład na ten mecz, tutaj wyjdziemy nieco bardziej ofensywnie. Do środka pola zawitał Klich, na obronie pojawił się też Dawidowicz, który zagrał wcześniej świetne zawody, więc moi drodzy, dokładnie taką ekipą przesymulujemy to spotkanie i do boju Polsko. Wierzę w was, panowie, będzie ciężko, ale wygrywamy 3-1, więc 6 punktów po 2 spotkaniach gwarantuje nam wyjście z grupy na mundialu. Piękne rzeczy. Krzysztof Piątek z 2 trafieniami zmieniając Roberta Lewandowskiego. To jest coś niesamowitego. Robert, co się tutaj wydarzyło? 6 punktów na swoim koncie ma Brazylia, 6 punktów ma również Polska. Lepszy bilans bramkowy jednak po stronie Canarinhos, więc teraz czas na spotkanie o pierwsze miejsce w grupie. Jeżeli Polska chce wyjść z tego pierwszego miejsca, musiałaby z Brazylijczykami wygrać. Ale i tak wiemy, że mamy zapewniony już ten awans. Może, jaki to by był piękny scenariusz, gdybyśmy w rzeczywistości wygrali z Meksykiem, Arabią Saudyjską, to ten mecz z Argentyną byłby taką truskawką na torcie, czy wisienką, jak kto woli, jakie owoce wolicie na torcie. Moi drodzy, tutaj jednak będzie sporo zmian taktycznych. Kompletnie odmieniona jedenastka, indywidualne podejście do reprezentacji Brazylii, przejście na piątkę z tyłu i mocno defensywne ustawienie. Zobaczymy, czy to przyniesie nam pożądany efekt i czy zwyciężymy z Canarinhos. Na ten mecz czeka cały świat. Moje pokolenie nigdy nie widziało meczu Polska-Brazylia, ale czy uda się nam z nimi wygrać? Matko jedyna! Co to by było za widowisko? 5-3 wygrywa Brazylia. Z hat-trickiem Neymar bramkę strzelił Zieliński, Lewandowski, Marquinhos, Lewandowski, Neymar, 4 trafienia. W ogóle coś nieprawdopodobnego. Przepiękny mecz. Ale jednak kilku zawodników nie zagrało tutaj najlepszych zawodów. Mimo wszystko awans mamy, moi drodzy. Brazylia wychodzi z pierwszego miejsca, potwierdzili swój bilans bramkowy, również wygrywając bezpośrednio z Polakami. Natomiast na kogo trafi nasza reprezentacja? To jest najważniejsze pytanie. Brazylia trafiła na drużynę z Europy, konkretniej na Czechów. Polska też trafiła na drużynę z Europy. Konkretniej na legendarny pojedynek Niemcy-Polska. Panowie, nie mam pojęcia, z czego wynikają takie problemy kondycyjne, ale widzę, że po stronie niemieckiej też takie występują i ich skład wcale nie prezentuje się idealnie.
Upatruję w tym spore szanse dla reprezentantów Polski. Panowie, po raz kolejny, proszę was, zróbmy to, pokonajmy Niemców. Niestety w dogrywce Timo Werner trafia do bramki, mimo iż to też Werner otworzył wynik tego spotkania. Później trafił Piątek, ale Robert Lewandowski zagrał beznadziejny turniej. To jest straszne mówić takie rzeczy o naszym kapitanie, o najlepszym aktualnie piłkarzu na świecie, ale niestety takie są fakty. Lewandowski zagrał beznadziejny turniej. No to teraz przed nami jeszcze cięższe zadanie, bo mam wrażenie, że na Mundialu 2026 Roberta Lewandowskiego może już nie być. Drugi sezon zaczynamy od wysłania nowego skauta do Polski. Tym razem niech upatruje za zawodników ukierunkowanych defensywnie. Kolejnym polskim zawodnikiem, którego zakupiliśmy do Brightonu, jest Paweł Dawidowicz. Za 10 milionów uzupełni nasz blok defensywny. A jeżeli zastanawiacie się, kto według FIFA wygrałby Mundial, to FIFA uważa, że wygrałaby go drużyna, która na Mundial się nie dostała. Ale to chyba jeszcze bardziej pokazuje skalę absurdu, że Włochów drugi rok z rzędu na Mistrzostwach Świata zabraknie. VfL Wolfsburg chce wypożyczyć aż na 2 lata Mateusza Bogusza. Mam wrażenie, że Niemcy to jest dla niego naprawdę dobry kierunek i przede wszystkim mam nadzieję, że przez te 2 lata rozwinie się tam na naprawdę dobry poziom. A Polska chce z nami przedłużyć kontrakt, to oznacza, że chyba zrobiliśmy dobrą robotę. Tak przynajmniej mi się wydaje. A przed nami kolejne arcytrudne zadanie. Eliminacje do Mistrzostw Europy, gdzie w grupie jesteśmy z Niemcami i Portugalią. Zaczynamy od meczu niełatwego, bo starcia z reprezentacją Portugalii. Skład widzicie na załączonym obrazku, czas zatem przesymulować ten pojedynek i niestety, moi drodzy, przegrywamy 2-0 z Portugalią. Przed nami kolejny trudny pojedynek. Naprawdę, moi drodzy, ciężko się to dla nas zaczyna, bo pierwszy był mecz z Portugalią, teraz mamy szansę zrewanżować się na Niemcach. Tylko że Niemcy nie przegrali jeszcze ani jednego spotkania. Czas na zmianę ustawienia i wykorzystanie potencjału naszych młodych zawodników, takich jak Szymański czy Kozłowski. Szymański, swoją drogą, to jest dla mnie najbardziej pozytywne zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że ten chłop się będzie aż tak rozwijał. Moi drodzy, nie ma co już zbędnie przedłużać. Czas oddać całą symulację w ręce gry 4-4. Zieliński, Lewandowski, Werner, Müller, znowu Lewandowski, jeszcze Müller i Gnabry i po raz kolejny Zieliński, więc po 2 trafienia u tych zawodników, moi drodzy. U Roberta Lewandowskiego z przykrością stwierdzam jeden fakt. Niestety Robertowi zaczyna spadać overall i to gwałtownie, bo Polak ma już 90 punktów. Z Ukrainą na Mundialu poradziliśmy sobie wyśmienicie. Czas powtórzyć ten sam numer w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Wygrywamy 4-2, bramki zdobywał Linety, Lewandowski, Frankowski oraz Piotr Zieliński. Wysłałem również skauta do Ligi Polskiej, w której to zaobserwował jako tych najbardziej obiecujących zawodników Filipa Marchwińskiego oraz Bena Ledermana. 11 listopada 2022 roku. Moi drodzy, ja nie znam lepszego sposobu na uhonorowanie i ukonorowanie naszego święta wielkiego, jakim jest Święto Niepodległości, jak zwycięstwo nad Grecją. Jeżeli chodzi o króla strzelców w tych eliminacjach, póki co prym wiedzie tutaj Lewandowski i Zieliński. Jak widzicie, Portugalia gdzieś się potknęła, więc drugie miejsce jest coraz bardziej w naszym zasięgu. Drodzy Państwo, czas zatem skoncentrować się na tym spotkaniu. Wyjdziemy dokładnie takim składem, jaki widzicie na załączonym obrazku. Jakub Moder rozwinięty na 80 punktów overalla. Let's go, ale Szymański już 81, a my wygrywamy 4-1. Lewandowski, Kozłowski, Kozłowski i Lewandowski. Lewy mógł mieć hat-tricka, ale nie trafił z karnego. Marzec 2023 roku. Aktualnie Niemcy prowadzą w naszej grupie eliminacyjnej mając 13 punktów, zaraz za nimi Portugalia z 10 punktami, ale oba te zespoły mają o jeden mecz rozegrany więcej. My natomiast mamy naszą drużynę, która wychodzi coraz w lepszym kierunku. Moi drodzy, Szymański praktycznie już na poziomie Zielińskiego. Krychowiakowi niestety za to ten poziom zaczyna spadać. Mati Kasz się rozbija, ale trochę mnie martwi nasza lewa obrona, bo Frankowski to nie jest tak nominalnie boczny obrońca. I tutaj trochę upatruje jakiegoś ratunku. Potrzebujemy tutaj jakiegoś rozwijającego się zawodnika. Może Żurkowski w miejsce Krychowiaka i spróbujemy tak zagrać z Ukrainą. Moi drodzy, po kolejne zwycięstwo z naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, 3-1, Zieliński, Kozłowski i Lewandowski. Drugi mecz to niestety starcie z liderującymi Niemcami i to na ich terenie. Szkoda, że trafiliśmy akurat na tą reprezentację, ale wierzę, że nasz zespół będzie w stanie się zmotywować i tym razem
Remis 2-2 to jest dobry wynik. To jest naprawdę, naprawdę dobry wynik. Żurkowski, czyli mieliśmy nosa, żeby go wystawić do składu, zdobywa bramkę, która daje nam punkt. Jeżeli ktoś z was się zastanawiał, jak sobie radzi na przykład Kacper Kozłowski w Premier League, to wyśmienicie. No dobrze, czas zatem na sezon trzeci. Nagrywam już 3 godziny. W momencie, w którym Ajax Amsterdam zgłasza się po Kacpra Kozłowskiego, nie można powiedzieć nie. O! Co to za Mateusz Szymański? Jakiś nowy golkiper się wygenerował, moi drodzy. I wygląda naprawdę, naprawdę imponująco. Arsenal zgłaszający się po Jana Bednarka? Ależ oczywiście. Mamy trzeci sezon, konkretniej 1 września 2023 roku. Gramy mecz z Grecją i tutaj, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo chcę przetestować tego bramkarza, jakim jest Szymański. Nie mam pojęcia, kto to. Nie mam pojęcia, skąd on się wziął, kto go wygenerował, bo to nie byłem ja, ale wygląda obiecująco. Mniej obiecująco wygląda to, że Robert Lewandowski ma 87 punktów overalla. Trochę mnie to martwi. Moi drodzy, ale wygrywamy z Grecją. Trochę na styki, ale udaje się nam zwyciężyć. Lewandowski, Kozłowski i raz jeszcze Lewandowski. Robert Lewandowski tym samym udowadnia, że może nie są to już jego lata świetności, ale cały czas można na nim polegać. Czas na rewanżowe spotkanie z Portugalią, od którego będzie raczej zależał końcowy układ tabeli. Moi drodzy państwo, ale ta reprezentacja Polski liczy już teraz wyłącznie na zwycięstwo. Panowie, po 3 punkty, gramy u siebie i... niestety tylko remis, Lewandowski i Pedro Guimaraes. Moi drodzy, mam dla nas fantastyczną informację. Mimo tego remisu z Portugalią udaje się nam awansować na Mistrzostwa Europy z drugiego miejsca. Niemcy niestety z pierwszego, ale Polska naprawdę dała radę. Brawo panowie, brawo. Chcieliśmy, to mamy wywalczone euro, moi drodzy, ale niestety grupa, która nam się trafiła, też nie należy do najłatwiejszych. Belgia, Finlandia i Włosi. Włosi, które w tym uniwersytecie są mistrzami świata. Ale z tego co widzę, to jest to bardzo mocny, standardowy format. Wyłącznie 4 grupy po 4 drużyny, więc grupa A wygląda następująco. Grupę B znamy, grupa C prezentuje się tak, a grupa D tak. Ale teraz trzeba zacisnąć pas, zapiąć go wygodnie, usiąść w fotelu i, moi drodzy, skoncentrować się. Mecz otwarcia to starcie z Finlandią. 3 punkty są tutaj obowiązkowe. Nie mogę na to patrzeć, moi drodzy. Nie mogę po prostu patrzeć na to, jak 35-letniemu Robertowi Lewandowskiemu spada overall w takim tempie. Ale co może nas pozytywnie nastawić, to, jak rozwinął się Kacper Kozłowski, Sebastian Szymański i Jakub Kamiński. Coś niesamowitego. Na mecz z Finlandią wyjdziemy dokładnie takim składem, moi drodzy. Liczę na ofensywną grę i strzelenie sporej liczby bramek. Zatem, moi drodzy, szybka symulacja. Oj, no dobrze. 2-1, trafienie Zielińskiego i trafienie Lewandowskiego. Widać, że może stary, ale cały czas jary. Tylko problem jest taki, że teraz przed nami te najtrudniejsze pojedynki. Cieszy mnie jednak informacja, że Belgia zremisowała z Włochami 1-1. To daje nam komfort. My te 3 punkty już na pewno mamy, ale skład Włochów wygląda naprawdę imponująco. Na tą ekipę zdecyduje się wyjść nieco inaczej. Nieco bardziej defensywnie, ale mimo wszystko ze sporym potencjałem z przodu. Powiem wam szczerze, że cały czas się dziwię, jak Szymański się rozwija. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Remisujemy z mistrzami świata. 1-1. Mamy 4 punkty na koncie po 2 spotkaniach. Nie wierzę w to, co widzę, ale Belgia zremisowała z Finlandią 1-1. To oznacza, że jeżeli teraz my zremisujemy z Belgią, to awansujemy z grupy na euro, moi drodzy. Potrzebujemy tutaj wyłącznie punktu. Dokładnie taką ekipą wyjdziemy na mecz z Belgią. Lewandowski, Kozłowski, Zieliński, Szymański. Dalej Bielik, Moder, Gumny, Bednarek, Dawidowicz, Kesz i Szczęsny w bramce. Natomiast Belgia. Może się wydawać, że mamy przerąbane, ale z drugiej strony popatrzcie na ich defensywę. Oni mają w obronie naprawdę spore problemy. Oczywiście, z przodu jest moc, z przodu mają silnych zawodników, ale w defensywie trochę nie domagają. Z drugiej strony my też,
Ale zobaczymy, może Polska zdobędzie się na remis. Mamy 2-2. 2-2, zwycięstwo z Finlandią i dwa remisy dają nam awans. Buksa i Szymański, to Buksa, który w 90 minucie strzelił. Brawo, 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 panowie. Co tu się wydarzyło? Moi drodzy, Polska wygrywa swoją grupę na Euro. Ale w fazie pucharowej łatwo nie będzie. Trafiliśmy na Hiszpanię, która skończyła jakimś cudem na drugim miejscu. Szkoda, że nie na tą Rumunię, ale w ogóle Rumunia, masakra, że tutaj dotarli. Oprócz tego Belgia wygrała z Niderlandczykami. Anglia trafiła na Niemców. Na Hiszpanię wyjdziemy naszym ofensywnym składem, niezwykle mocno usposobieni i wiem, moi drodzy, wiem, że sporo ryzykujemy, ale popatrzmy na La Furiarocha, która też jest naszpikowana gwiazdami. Nie możemy tutaj odstawać, musimy pokazać klasę i mam nadzieję, że ten kwartet ofensywny z przodu to zrobi. Więc panowie, do boju Polsko! Wygrywamy z Hiszpanią 2-1! Gumny! Gumny zdobywa bramkę w 90 minucie, zwycięską niemożliwą. A wynik otworzył kto? No Robert Lewandowski, oczywiście, że Robert. Stało się to, na co wszyscy czekali. Prawie 10 lat po legendarnym Euro 2016 z panem trenerem Adamem Nawałką Polska trafiła do półfinału Euro. Oczywiście to Euro w FIFA jest mocno okrojone, ale i tak, moi drodzy, gramy w półfinale Mistrzostw Europy z Anglikami. Wiemy, że w finale czekają już Francuzi, którzy pokonali Belgię 3-2. Mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia, ja jednak zdecydowałem się na pewną zmianę, mianowicie do składu wrócił Piotr Zieliński, a Kamińskiego dałem na ławkę rezerwowych. On jest na tyle szybki, że uważam, że będzie idealną opcją jako taka tajna broń na wejście, na tych podmęczonych Anglików, ale skład Anglii wygląda naprawdę świetnie. Ale moi drodzy, koniec kalkulacji. Wszystko sprowadza się do tego jednego wyniku. Do boju Polsko, proszę, po raz kolejny Polacy grają! Polacy grają w finale Euro! Wygrywa Robert Lewandowski ten mecz, zdobywa bramkę pierwszą Sebastian Szymański, szybko odpowiadając na gola Fodena, a Robert Lewandowski pakuje piłkę do siatki w 87 minucie. Co to był za mecz i jakie zmiany tutaj w ogóle były? Kędziora, Piątkowski, Mazur, absolutnie obrona tego wyniku, a Robert dobił gwóźdź do trumny Anglików w ostatnich minutach. Nawet nie wiem, jak mam to skomentować. Finał Mistrzostw Europy 2024. Kylian Mbappé i Sebastian Szymański stoją naprzeciwko siebie. Zdecyduje się tutaj po raz kolejny na tę samą zmianę. Wprowadzimy Zielińskiego w miejsce Kamińskiego. Na ławkę rezerwowych damy sobie jeszcze Bielika, jeżeli mielibyśmy tutaj jakoś mocno bronić. I moi drodzy, dokładnie taką kadrą wyjdziemy na finał Euro, ale mecz będziemy tym razem symulować długo. Ja chcę być świadkiem tego spotkania, ja chcę widzieć, co się tutaj dzieje na tym boisku. Chcę wiedzieć, kto strzelił, kiedy, w jaki sposób. Świetne zagranie do Sebastiana Szymańskiego, ten wycofuje tę piłkę, jest Mati Kasz, Sebastian Szymański, jeszcze podłączenie do Kozłowskiego, nie ma bramki. Strzelał Żurkowski, ale albo się ta piłka odbiła gdzieś tam od słupka, albo Mike Magnon to wybronił. Znowu atakują Francuzi, dośrodkowanie w pole karne, które świetnie wybija Sebastian Szymański, Robert Lewandowski trzyma tamten, oj. Tutaj była ręka u Roberta Lewandowskiego, będzie strzał z rzutu wolnego z bardzo dobrej pozycji, odbita piłka od poprzeczki, jeszcze sparował to Wojciech Szczęsny, nie ma bramki. Fantastyczne zagranie piłki na skrzydło, niestety Francuzi są coraz bliżej naszego pola karnego, ograny tutaj Robert Gumny, podanie i niestety, moi drodzy, Nkunku otwiera wynik finału w 43 minucie, Gumny popełnił tutaj spory błąd, chociaż z drugiej strony po prostu przegrał indywidualny pojedynek. Musimy wykorzystywać te nasze szanse, bo było widać wcześniej, że potrafimy sobie je stwarzać. Polska teraz uzupełniona zmianami, Kacper Kozłowski, jest zagranie na skrzydło, Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, rozklepali to, dlaczego tak długo, panowie, trzeba było już strzelić, teraz niestety Kylian Mbappé broni Wojciech Szczęsny. Jest jeszcze rozegranie, wysoko ustawiony Kamiński, Kacper Kozłowski, rozegranie, raz jeszcze Kamiński w polu karnym, Kamiński, stracili tę piłkę nasi reprezentanci, czy będą w stanie jeszcze ją przechwycić chociaż raz, chociaż na moment zapomnieć o tym meczu. Przegrywamy Euro. Przegrywamy w finale Mistrzostw Europy, a Francuzi w końcu mają upragnione Euro. Niesamowite. Niesamowite, jak ta cała droga się dla nas zakończyła, jak smutno się dla nas zakończyła. Ale całe eliminacje, później faza grupowa, przejście przez to wszystko, naprawdę Polska robiła co mogła. Koniec Euro 2024 przyniósł nam
najgorszą możliwą informację. Robert Lewandowski zakończył karierę reprezentacyjną. Misja zakończyła się niestety niepowodzeniem. Dziękuję, Robert. W rzeczywistości boję się tego dnia niesamowicie. A wiem, że on kiedyś nadejdzie. I choć ta reprezentacja wygląda już naprawdę, naprawdę niesamowicie, to brakuje tutaj tego jednego elementu. Tego zawodnika, który był spoiwem całej reprezentacji. Nawet nie wiem, jak to dokładnie ma wyglądać teraz, moi drodzy, ale gdy przejdziemy do National Selection, to jak sami widzicie, nie mamy tutaj Roberta Lewandowskiego. Swoją drogą, Szymański, rozwój Sebastiana Szymańskiego to jest coś, co po prostu wykracza poza moją głowę absolutnie. Ale moi drodzy, przechodzimy... Co? Kto to jest Jerzy Kaźmierczak i dlaczego ma 89 punktów overalla? Jerzy Kaźmierczak jest. 89 punktów overalla, napastnik, polski napastnik w Borussii Dortmund. Moi drodzy, nie wiem, czy to jest regen Roberta Lewandowskiego, bo regeny chyba działają tak, że wysyła się, że pojawia się zawodnik w danym klubie, w danej lidze, tam gdzie jakiś niesamowity zawodnik zakończył karierę, ale jasna cholera, żeby on już miał 89 punktów overalla. Moi drodzy, czy to jest na pewno regen, czy to jest po prostu jakiś zawodnik, którego stworzyła Borussia? Moi drodzy, żeby nie było, ja tych zawodników, których wcześniej tam ściągałem, tworzyłem i tak dalej, ja ich nie trzymam w tym Brighton, ja ich nie forsuję tutaj. Jeżeli zgłasza się po nich jakiś klub, ja ich puszczam dalej w świat. Brighton ma być wyłącznie przystankiem, takim motorem napędowym do ich kariery. No jeśli mam być szczery, to kadra reprezentacji Polski aktualnie prezentuje się naprawdę niesamowicie i mamy tutaj taką mieszankę doświadczenia z młodzieżą, z kompletnie nowymi zawodnikami, że to jest coś niesamowitego. Najbardziej zagadkowy jest dla mnie oczywiście ten Jerzy Kaźmierczak, ale oprócz tego Szymański 88, Szczęsny 86, Kozłowski 86, Moder 84, Mati Kasz 83. Oczywiście ta obrona nadal najbardziej kuleje, ale mam wrażenie, że przy rozwoju Bednarka i Kasza jakoś mimo wszystko tam damy radę. Ale popatrzcie na aktualnie powołanych reprezentantów. Tak to się prezentuje. Jest, moi drodzy, mamy to. Mamy powołania na Mistrzostwa Świata FIFA World Cup. Więc teraz, moi drodzy, musimy podjąć kilka naprawdę trudnych decyzji. Tym bardziej, że popatrzcie na tę prawą stronę. To jest fajny wybór, moi drodzy. Wojciech Szczęsny 85 punktów overalla, Szymański 84. To jest naprawdę ciekawa rywalizacja tych dwóch bramkarzy. Patrzę po obrońcach i powiem szczerze, że o ile w obrońcach może bym nawet i upatrywał jakąś zmianę, to problem jest taki, że obrońców absolutnie nie mamy. To jest jakiś dramat. Jeżeli chodzi o zawodników ofensywnych, ich jest naprawdę sporo. Ale z przodu jest ciężko. FIFA World Cup 2026, gdzie w naszej grupie zmierzymy się ponownie z Portugalią, Stany Zjednoczone i Północna Irlandia. Oprócz tego grupy wyglądają następująco. Grupa G, Anglia, Holandia, Nowa Zelandia, Finlandia, Argentyna, Belgia, Rumunia, Irlandia i tak dalej, możecie teraz przejrzeć, rzucić okiem na te wszystkie grupy, ale moi drodzy, nasza wygląda naprawdę ciekawie i mam wrażenie, że jesteśmy w stanie z niej wyjść. Co więcej, celowałbym nawet w pierwsze miejsce. Miło się na to patrzy, naprawdę miło się na to patrzy i chciałbym, żeby w taką stronę faktycznie ta polska reprezentacja skręciła. Między Bogiem a prawdą wam mówiąc, to wygląda naprawdę nieźle. Ten pojedynek Szczęsnego, który ma swoją drogą już 36 lat, z młodym Szymańskim, to też jest fajna historia, bo Szymański lada moment wskoczy do tej reprezentacji. Ale tu jest oczywiście Mati Kasz, Piątkowski obok Bednarka, na lewej stronie Gumny, jakimś cudem chłop się odnalazł i gra tutaj non-stop, Żurkowski, Moder, Kozłowski, Szymański, Kamiński i ten Kaźmierczak. Cały ten odcinek, moje 7 godzin siedzenia przy konsoli i komputerze i kamerze sprowadzało się do tego momentu. Musimy wygrać mundial. Nie możemy nawalić, a nawalamy w pierwszym meczu, przegrywając z Północną Irlandią 2-1. Sebastian Szymański z jedynym golem. Moi drodzy, jest jednak nadzieja, jest dla nas szansa. Polska gra teraz z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, które to zremisowały z Portugalią 1-1. Mocno się w składzie reprezentacji Polski pozmieniało. Pojawił się Piotr Zieliński, Bielik, Dawidowicz i Szymański na bramce. Moi drodzy, czas na drugi mecz Mundialu 2026. I mam nadzieję, że tym razem zwycięski. Tak!
Tak jest! 3-2, Kozłowski, 2 trafienia i jeszcze Dawidowicz, czyli mieliśmy noca. Dawidowicz musi zostać w kadrze, absolutnie. Mecz o wyjście z grupy, czyli starcie z reprezentacją Portugalii, która zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w tabeli. Dokładnie takim składem wyjdziemy na to spotkanie. Dawidowicz ponownie w wyjściowej jedenastce, to samo tyczy się Szymańskiego, oczywiście mówię o tym na bramce, i Piotr Zieliński ponownie wrócił do kadry. Panowie, wygraliśmy już z reprezentacją Portugalii i to w tym roku jesteśmy w stanie to powtórzyć na mundialu, powtórzyliśmy! Kacper Kozłowski i Sebastian Szymański pakują 2 bramki i nie pomógł gol Pedro Guimaraesa. Wychodzimy z grupy na mundialu mając 6 punktów na koncie. Dokładnie tak prezentuje się grupa F. Polska, 2 zwycięstwa, 1 porażka, 6 punktów i pierwsze miejsce. Druga Portugalia, która wyprzedza minimalnie Stany Zjednoczone. A Północna Irlandia, która tak świetnie zaczęła ten turniej, no to później zmasakrowała swoje szanse. 1/8 Mistrzostw Świata, moi drodzy, i losowanie było chyba dla nas naprawdę, naprawdę łaskawe. Trafiamy na reprezentację Islandii. Jeżeli chodzi o skład ustalany na to spotkanie, mam wrażenie, że każdy z tych zawodników udowodnił w ostatnim meczu, że zasługuje na swoje miejsce w wyjściowej kadrze. A na Islandię musimy wyjść w pełni ofensywnie, więc ruszamy dokładnie takim składem. Drodzy Państwo, do boju Polsko, ponownie to powtórzę i wygrywamy! Przechodzimy do ćwierćfinału mundialu, pokonujemy Islandię 2-1, bramka Modera i Matiego Kasza. Ulala, moi drodzy, starcie z Anglikami w ćwierćfinale mundialu. Do Anglików podchodzimy nieco ostrożniej. Pojawił się Bielik, czyli taki typowo defensywny zawodnik, a także Bogusz na skrzydle, żeby razem z Szymańskim te szybkie skrzydła naprawdę tutaj dobrze funkcjonowały. Panowie, ja wiem, że... No w sumie nie wiem, czy jesteśmy tutaj czy Anglicy są tutaj faworytami. Technicznie rzecz biorąc, patrząc na tę kadrę, nie mam pojęcia, ale wiem, że stać nas na zwycięstwo. Panowie, do boju, wygramy, Jezus Maria, 3-1. Bogusz z bramką, Gumny z kontuzją, Bogusz z 2 trafieniami i jeszcze Kaźmierczak. Ale niestety, Robert Gumny wypada aż na 4 tygodnie, będziemy musieli sobie bez niego poradzić. Tak jest, moi drodzy, dokładnie takiego meczu oczekiwałem. Czas na zemstę na reprezentacji Francji za przegrane Euro i już wiemy, że w finale czeka reprezentacja Portugalii. 2 lata temu, gdy przegraliśmy z Francuzami finał Mistrzostw Europy, w naszej kadrze był Robert Lewandowski. Teraz niestety go nie ma. Po tamtym turnieju Robert odwiesił swoje buty na kołek. Nie możemy teraz powtórzyć tej porażki, nie możemy powtórzyć tego blamażu. Panowie, zróbmy to dla Roberta, dla Polski, dla nas. Proszę, awansujmy do finału, Bogusz! Bogusz w dogrywce! Jakub Moder i Piotr Zieliński! Francja wygrywała 2-0 po bramkach Mbappe i Nkunku, ale Zieliński, Jakub Moder, a w dogrywce Bogusz! Pokonujemy mistrzów Europy w półfinale Mistrzostw Świata i trafiamy do finału, w którym czeka na nas już reprezentacja Portugalii. Oj, Tomasz Kędziora musiał naprawdę w ciężkie buty wskoczyć, ale udało mu się to zrobić w tym meczu z Francją. Moi drodzy, czas teraz na starcie z Portugalią, z którą to udało się nam zwyciężyć w tym roku. Moi drodzy, z Portugalią, z którą mierzyliśmy się w fazie grupowej, a teraz ponownie się spotykamy. Tylko w finale mundialu. Panowie, nie wiem, co ja tutaj mogę powiedzieć. Nie wiem, czy mogę wprowadzić jeszcze jakieś zmiany. Wydaje mi się, że nie. Do boju. Do boju, Polsko. Zróbmy to. Długa symulacja. Sprawdźmy. Przegraliśmy jeden finał. Finał Euro, ale cały ten odcinek, ten cały czas spędziłem tutaj dla tego meczu. Polscy reprezentanci, bardzo proszę, zróbmy to. Dobre rozegranie tej futbolówki na skrzydle. Tutaj jest Bogusz, podanie w pole karne. Bogusz jeszcze raz do Kozłowskiego, ten odgrywa Robert. Jaki Robert Lewandowski! Jerzy Kaźmierczak zdobywa bramkę w 20 minucie finału mundialu. Prowadzimy z Portugalią. Grają Polacy, są blisko pola karnego. Strzał! O, to było dobre. To było takie niesygnalizowane. Dobre uderzenie Modera. Znowu przejęcie teraz futbolówki. Jest okazja do wypuszczenia Bogusza. I Bogusz! Mamy 2:45 minuta. Bogusz pakuje piłkę do siatki i do szatni. Prowadzimy z Portugalią w finale Mistrzostw Świata 2-0. Portugalia w natarciu chcą odrobić straty. Pamiętamy porzekadło, że prowadzenie 2-0 jest niebezpieczne. Leo, niestety. 64 minuta. Kontakt łapie reprezentacja Portugalii. Jerzy Kaźmierczak pakuje piłkę do siatki. 80 minuta, czy to jest bramka?
która daje Polsce Mistrzostwo Świata. Moi drodzy, to stało się faktem. Polska wygrywa Mistrzostwo Świata w 2026 roku. Bramki zdobywał Bogusz, dwukrotnie Kaźmierczak, raz tylko Leao trafił dla reprezentacji Portugalii. I to, co się nam nie udało 4 lata temu, to, co nie udało się nam 2 lata temu na Mistrzostwach Europy, udało się nam już na Mistrzostwach Świata, na których to pokonywaliśmy różne reprezentacje, ale ten cały kolektyw, ta cała drużyna i zespół w końcu osiągnęli ten sukces, na który tak wszyscy ciężko pracowaliśmy i tak bardzo chcieliśmy go oglądać. I teraz wzniesie ku górze Jan Bednarek to trofeum, ten puchar za Mistrzostwo Świata. Żałuję ogromnie, że nie ma z nami Roberta Lewandowskiego, ale moi drodzy, Polska wygrywająca mundial. Matko jedyna, to się staje faktem na naszych oczach. Polska wygrywa Mistrzostwo Świata. Drodzy Państwo, ja wkroczyłem teraz na ostatnią sekundę dosłownie tego meczu, żeby tylko zobaczyć te animacje. Polacy z mistrzostwem, Portugalia ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata, ale najbardziej cieszy mnie to, jaką drogę przeszła tutaj nasza reprezentacja. Udało się nam ją całkowicie przebudować. Wprowadziliśmy nowych zawodników, nowi zawodnicy się też rozwijali. Tam byli pchani przez Brighton, przez inne kluby, ruszyli w świat i podbijali piłkarską Europę, a później cały świat podbiła i reprezentacja Polski. No coś pięknego, coś pięknego. Moi drodzy Państwo, ile ja bym dał, żeby za swojego życia zobaczyć taki obrazek. FIFA World Cup Champions. Aż sobie zapiszę zdjęcie, bo to wygląda naprawdę, naprawdę pięknie. Moja rola w reprezentacji Polski została spełniona. Wicemistrzowie Europy, mistrzowie świata przed Państwem. Reprezentacja Polski. Na sam koniec raz jeszcze przypominam, moi drodzy, o użyciu kodu NATION30. Z jego użyciem możecie zyskać do 1430 zł bonusów, zakładając swoje konto w STS, więc zapraszam bardzo serdecznie.